W dzisiejszym odcinku pojedziemy do Warszawy, na największy turniej brazylijskiego jiu-jitsu w Polsce, w którym startuje ponad 2000 osób. Czy uda mi się zdobyć tytuł mistrza Polski? W tym odcinku się tego dowiesz. Wstałem o 6 i standardowo jak to z rana kawka ze śmietanką. Trochę masła orzechowego, ale nie za dużo, bo trzeba trzymać wagę. Spakowaliśmy się z Natalią i pojechaliśmy na pociąg. Ruszyliśmy z Poznania, a nasze miejsce docelowe to Warszawa. Pociąg nas trochę zaskoczył, bo się okazało, że wagony nie są w dobrej kolejności i musieliśmy z jednego końca na drugi iść, ale w końcu dotarliśmy. Czekały nas 3 godziny jazdy. Ku wschodzącemu słońcu. Po drodze miała chyba wybuchnąć jakaś wojna klonów, ale na szczęście ominęliśmy ją. Sznur takich samych samochodów ciągnął się przez jakieś 2 km. W pociągu próbowałem zasnąć, ale takie pikanie było przez jakieś 3 godziny. Bez snu, ale w końcu udało się dotrzeć. Aha, tutaj Uber na oczach policji do 5-osobowego auta wpakował 7 osób. Temat na rozprawkę. Głupota czy odwaga? Natalia z kolei nie mogła patrzeć, jak na jej oczach popełnia się przestępstwo. Krótka przerwa w maku na śniadanko. Ja tylko kawę, bo muszę utrzymać wagę. A Natalia, wiedząc, że muszę robić wagę, sobie zamówiła zestaw i kanapeczkę. No ale takie życie sportowca, nie mogą nas ruszać takie rzeczy. Standardowo u mnie musi być śmietanka do kawy. Po śniadaniu poszliśmy od razu szukać sali. Zawody trwały 2 dni, a ja miałem walczyć dopiero w niedzielę, czyli następnego dnia. O, zobacz, chyba naszą salę znaleźliśmy. Tak, to tu. Nawigacja na początku źle pokazywała, ale w końcu udało się dotrzeć. Na sali pierwsze, co się rzuciło w oczy, to mnóstwo ludzi i super banery od Grand Game'a. Sala była wypełniona po brzegi. Momentami było nawet ciężko ze stojącymi miejscami. Ledwo weszliśmy do sali i już można było zobaczyć białe pasy w swoim naturalnym środowisku. Trochę jak takie dwa węże, co się wspólnie atakują. I jak rodzina ma brać na poważnie sport, którym się zajmuje, kiedy oglądają walki i widzą to. Ale trzeba docenić zawziętość obu zawodników. Po tej walce udało mi się nagrać inną waleczkę, która byłaby lepsza do pokazania kolegom w pracy. Całkiem fajna akcja, ale u obu zawodników zabrakło kontroli po wykonaniu akcji, przez co było bardzo dużo chaosu. Udało się w końcu znaleźć jakieś miejsce w strefie relaksu i chilloutu. W sobotę głównie pomagałem moim podobiecznym i zawodnikom z mojego klubu, którzy tego dnia startowali. Wydostań głowę! Po prawie całym dniu na sali poszliśmy się zameldować i odpocząć. Natalia bardzo tanio znalazła fajny nocleg. Mieszkanie, które jednocześnie jest szkołą. W nocy można tu nocować, a w dzień są prowadzone różne zajęcia chyba z języka angielskiego. Jak za 130 zł za osobę, to myślę, że mega spoko. Nie dość, że kuchnia w cenie, to jeszcze sala do obrad taktycznych. Tu tablica do obmyślenia taktyk na dzisiejszą walkę. Już po ważeniu i weryfikacji, czyli można było uzupełnić energię. Później chwila rozgrzewki i trzeba było się przygotować na pierwszą walkę. Moim celem na tych zawodach była przede wszystkim walka z góry. I sprawdzenie, czy mój styl, który używam w nogi, zadziała również w kimonach na wyższym poziomie. Wybaczcie za jakość kolejnego nagrania, ale nie kliknąłem fokusu w telefonie i całe nagranie wyglądało mniej więcej tak. Ale na szczęście Natalia nagrywała, także chyba coś tam zobaczymy. Dripping out a bitch,
rush, I get mad, I get pissed, I get after the shit. Hit the gas, feel the grip, adrenaline, never miss. I'm not patient, but I've learned to embrace it. Cause I've been working, I've been waiting, never complacent. Cause I'm so close, I could taste it. Wanted away from everything I've been chasing. I'm honest and I promise that I got this. I'm launching, all I've wanted has been exhausting. I'll teach you how to harness, control the conscious. You got this, yeah you got this, you gotta want it. Life ain't fair. Are you gonna win or will you play scared? I will not stop, I am prepared. To get to the top, yeah, you must be beware. Got a mic, hey. I will not stop, I am prepared. To get to the top, yeah, you must be rare. You got one shot, life ain't fair. Are you gonna win or will you play scared? I will not stop, I am prepared. To get to the top, yeah, you must be rare. Got a mic, hey. I will not stop, I am prepared. To get to the top, yeah, you must be rare. Yeah, watch out, I'm fighting hard for the crown. Yeah, no doubt, I'll be the best pound for pound. I'm obsessed with winning, this is my house. So watch out, I'm coming to the top. I value, I'm addicted to winning. If that's a sin, I'll be sinning. I'm disciplined when I'm in it. And this is just the beginning. The money, yeah, I'll be printing while helping others make millions. See, I'm not selfish, no villain, but still I'm making a killing. I'm here for greatness, you can't lock me into cages. Deserve to be on stages, I will be the greatest. Do it yourself, I made it. DIY from the basement, I'll take my life into my own hands. My own plan, yeah, I got a backbone, designing my own program. I'll mentor the next wave of the bravest. So don't be late, I'm about to make changes. You got one shot, life ain't fair. Are you gonna win or will you play scared? I will not stop, I am prepared. To get to the top, yeah, you must be rare. Got a mic, hey. I will not stop, I am prepared. To get to the top, yeah, you must be rare. You got one shot, life ain't fair. Are you gonna win or will you play scared? I will not stop, I am prepared. To get to the top, yeah, you must be rare. Got a mic, hey. I will not stop, I am prepared. To get to the top, yeah, you must be rare. Yeah, I'm rolling, it's my calling. To be the best. I see you on the other side, can I live my best life? Pushing on through the pain that is coming. Yeah, I'm rolling, it's my calling. To be the best I can be, I'm evolving. I see you on the other side, can I live my best life? Pushing on through the pain that is coming. See me stop, no, you won't see me quit. I'm gonna make it to the top if it's the last thing I did. Never catch me, man, I'm gone, cause I'll be working off the grid. Grinding through all the pain, I said I'd do it and I did. I'm the type to work until my hands fucking bleed. I'm the type to fight when others fall into their knees. I'm the type to ask for more pain, get it please. Cause on the other side of pain is everything I fucking need. I got a hunger inside of me, a flame ignites entirely. I work daily quietly to build a perfect dynasty. A place where my mind is free from the chains of society. I take all anxiety and turn it to the finer things. Oh, don't take it slow, I got these places to go. I wanna grow, I wanna be something more. A different mode, I'll hit if I gotta go. Cause I got something to show the world that one day will know. You won't see me stop, no, you won't see me quit. I'm gonna make it to the top if it's the last thing I did. Never catch me, man, I'm gone. Cause I'll be working off the grid. Grinding through all the pain, I said I'd do it and I did. I'm the type to work until my hands fucking bleed. I'm the type to fight when others fall into their knees. I'm the type to ask for more pain, give it please. Cause on the other side of pain is everything I fucking need. In my hands fucking bleed. In my hands fucking bleed. You won't see me stop, no. You won't see me quit. I'm gonna make it to the top if it's the last thing I do. Never catch me, man, I'm gone. Cause I've been working off the grid. Grinding through all the pain, I said I'd do it and I did. You won't see me stop, no. You won't see me quit. I'm gonna make it to the top.
So I've been working off the grid, grinding through all the pain I said I did, and I did. Tilted my hands, fucking bleed. I was born to be a fighter, had these dreams and desires. I would be something better. Energy got a fire in my soul, it keep burning. A pain that keep hurting, a curse is emerging. Feel the thirst, keep on working. I won't stop, I won't quit. To the top of this shit, I get lost in the work. Sweat dripping, not a bitch. I get mad, I get pissed, I get after this shit. Hit the gas, feel the grip, adrenaline never miss. I'm not patient, but I've learned to embrace it. Cause I've been working, I've been waiting, never complacent. Do tego momentu wygrywałem, ale popełniłem katastroficzny błąd, a dokładniej to dwa. Ta i poprzednia akcja, którą chciałem zrobić, w nogi jak najbardziej miały sens, ale w kimonach było to głupotą. Za chwilę sobie to przeanalizujemy. Finał przegrałem 4 punktami. W tej akcji, jak się przyjrzycie, możecie zobaczyć, że mój przeciwnik trzyma mój kołnierz i rękaw, co zablokowało próbę wejścia do góry i zajęcia jego pleców. W nogi tak wyglądałaby ta akcja. A ta akcja nie miała prawa wyjść w momencie, kiedy przeciwnik kontroluje mój kołnierz. Powinienem odpuścić nogę i pójść do czegoś innego. W domyśle miało to wyglądać w taki sposób. Ale w kimonach, przy tym chwycie, nie ma możliwości wykonania tej akcji. Mój przeciwnik bardzo dobrze wykorzystał błędy, które popełniłem, a na tym poziomie już jeden mały błąd może zdecydować o przebiegu całej walki. Ostatecznie mistrzem Polski nie udało się zostać, ale to nic strasznego. W końcu główny powód, dla którego powinno się startować, szczególnie na pasach niższych niż czarny, jest rozwój swoich umiejętności i sprawdzanie, czy to, co obecnie robimy na treningu, ma sens, a później przeanalizowanie swojego występu i poprawienie wszystkich błędów. A po całym dniu zawodów, powrót do rzeczywistości. I to tyle z dzisiejszego vloga. Moim celem w brazylijskim jiu-jitsu jest zostać jednym z najlepszych zawodników, jak i trenerów na świecie oraz wynieść nauczanie jiu-jitsu na jak najwyższy poziom. A jeśli chciałbyś wspomóc mnie w tej drodze, to możesz zorganizować ze mną seminarium, zarówno w kimonach, jak i bez kimon. A jeśli jesteś z okolic Poznania, to organizuję również prywatne zajęcia. Dzięki wielkie wszystkim osobom, które podbiły do mnie na Mistrzostwach Polski. Jest mi naprawdę bardzo miło, że rzeczy, które tworzę, mogą pomóc Wam w lepszym rozumieniu jiu-jitsu i pomagają w Waszym rozwoju. Jeśli filmik się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki i subskrypcji, żeby dotrzeć do większej ilości ludzi.